socjalne, sprawy poprawy warunków dla osób niepełnosprawnych. To jest wszystko w kompetencjach danego kraju w Unii Europejskiej. I musicie wszyscy wiedzieć, że w związku z tym zawsze będziemy stukani na margines. Dlatego po prostu zrobimy wszystko, żeby pokazać w Unii Europejskiej właśnie w Brukseli, jak są traktowani polscy obywatele, osoby niepełnosprawne. To pierwszy chciałbym, Pani. Tak? Żeby nie było po prostu, bo każdy z nas ma swoją własną historię, każdy z nas ma swoje ważne problemy.